Azbiro. Alternatywna szkoła biznesu. www.azbiro.pl. Okej, to wracamy do drugiej części. Może tak, teraz tak. Ja nie opowiedziałem, o co w tej grze chodzi. Zostawiłem to na jako ciekawostkę po przerwie. O co chodzi generalnie w tej grze? No to jest coś takiego jak taki wirtualny świat, w którym są wirtualne odpowiedniki państw, które istnieją w rzeczywistości, czyli są na przykład wirtualne Niemcy, wirtualna Polska, wirtualna Rosja, wirtualny Izrael i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak rejestrują się użytkownicy, to oni rejestrują się jako obywatele tych państw. No na przykład Żyd się rejestruje w Izraelu i tam sobie organizuje jakieś takie życie. No i tam się toczy życie polityczne, ekonomiczne, jakieś takie społeczne. Czyli ludzie mogą na przykład sobie założyć własną firmę i na przykład wydobywać coś i zatrudniać pracowników. Płacić im pensje, wystawiać swoje produkty na rynku, na przykład wymieniać walutę lokalną na złoto. Jest tam taki rynek a la Forex. Następnie mogą na przykład sobie założyć partię polityczną i powiedzmy zostać prezydentem. Co miesiąc są wybory na prezydenta i do kongresu i wtedy ktoś z tych graczy zostaje prezydentem i prowadzi ten naród na przykład na wojnę. Znaczy to jest bardzo ciekawa sprawa, jak na przykład jest 2000 ludzi i to jak się zostaje prezydentem, no to jest dużo zabawy. Co tam dalej w tej grze można zrobić? To jest generalnie jest bardzo rozbudowana. Okej. To jest taki widok polityczny, czyli mamy tutaj pana prezydenta na szczycie, kongres, jakieś tam partie polityczne. To są jakieś wojny, które się aktualnie toczą z Turkami, tak jak 400 lat temu. I to są jakieś tam lista sojuszy. To jest rynek Forex. Są jakieś gracze, co sobie wystawiają swoją walutę po jakieś tam i składają swoje oferty. To jest ekran bitwy. Bitwy są w bardzo prosty sposób zrobione, czyli po prostu się klika fight i się walczy. No i tutaj mamy jakąś tam bitwa z Węgrami o Northern Great Hungary. Po prawej stronie o tu są Polacy, po lewej stronie są Węgrzy i ich sojusznicy. No i tam się klepią i kto wygra, ten zdobywa ten region i go okupuje. To jest mapa świata. No tam widać jakieś tam Polski, jakieś Niemcy, jakiś Szwedów i tak dalej, i tak dalej. Oni się tłuką ze sobą, zawierają sojusze, zdradzają i tak dalej, mają z tego fan. Najfajniejsza sytuacja to oczywiście jest na Bałkanach, bo oni, jak wszyscy wiemy, oni się tam ze wszystkimi kochają i uwielbiają. No w ogóle Żydzi to też bardzo kochają Arabów i Arabowie kochają Żydów, to oni też bardzo są ze sobą ściśle związani w tej grze. Znaczy i sens ich istnienia. Mamy Rzeczpospolitą od morza do morza. Tak, tutaj niestety zabrakło trochę, ale jest od morza do morza. Tak akurat podbili Ukraińców. W ogóle jakbym tak cofnął do początku, no to... To jest lista graczy na jednym z serwerów i tak zawsze się zastanawiałem, dlaczego jednych graczy jest więcej, a drugich mniej. No i ja tak myślę, że to wynika z tego, że tutaj ludzie sobie leczą kompleksy narodowe i jak wiadomo Polska jest na pierwszym miejscu. No Szwecja, właściwie nie wiem, ale na przykład Serbia, no to już tam wiadomo, trzeba tam jakąś Chorwatów porwić, Bośniaków podbić, tam Albańczyków i wszystkich naokoło. Tak. Okej, to był taki szkic tego, co można zrobić w tej grze. Oczywiście tam jest cała masa jeszcze jakichś takich funkcji, że na przykład można sobie założyć bank albo można sobie otworzyć spółkę akcyjną, czyli na przykład sobie ściągamy, musimy znaleźć inwestora i,
i za pieniądze inwestorów tworzymy sobie firmy. Potem możemy sobie sprzedawać akcje, kupować akcje. Możemy na przykład wziąć kredyt albo oferować lokaty. Wszystko, co takie mniej więcej, takie można spotkać w normalnej ekonomii. No ale okej, to tak wszystko sobie fajnie działało na początku, ale był pewien duży problem z tym wszystkim. Mianowicie gra miała zarabiać, a przez długi okres czasu nie zarabiała. Dlaczego? No bo ludzie nie chcieli kupować tych kont premium. No nie, bo nie. I tak się pałowałem z tym wszystkim przez dobre 10 miesięcy, żeby znaleźć jakieś fajne źródło dochodu na tej grze. No bo przez 10 miesięcy pracowałem nad tym sam, no i nie miałem pieniędzy na przykład na to, żeby zatrudnić dodatkowych ludzi. No jak na przykład chcemy mieć programistę, no to taki koszt, no to tak jest minimum 5000 zł razem z biurem, z księgowością i ze wszystkimi innymi rzeczami. No to żeby zatrudnić pierwszego pracownika, no to trzeba mieć na dzień dobry 5000 zł w budżecie. No a ja tego nie miałem, ledwo miałem na siebie. I teraz tak, trzeba było coś ciekawego wymyślić i tak kombinowałem to jak koń pod górę, a to jakieś zbiórki pieniędzy robiłem, na przykład okej, dopiszę sobie jakiś tam moduł, którym będzie powiedzmy te spółki giełdowe, jak wpłacicie mi 2000 euro. Takiego Kickstartera w grze zrobiłem. O, no to okej, to zadziałało, miałem 2000 euro, super, tylko że już potem już, no co dalej, tak będę robił Kickstartera co miesiąc. No to nie był taki system, który by przynosił stały dochód. To był jakaś tam jednorazowy zastrzyk pieniędzy, no i tyle. Konta premium jakoś nie dawałem rady tak zrobić, żeby ludzie to kupowali. No o reklamach to ja już, jak mi to przychodzi do głowy, no to padają brzydkie słowa. Okej, co zrobiłem? No ale poza tym, oprócz tego, że ta gra działa, no to były milion problemów z tym wszystkim. A to komuś coś się zepsuło, a to na przykład komuś nie dodało dwa siły, a to powiedzmy serwer ma jakieś problemy, a to na przykład są jakieś bugi w grze, a to jakiś Turek zrobił skrypt, który powiedzmy wyświetla gołą babę na stronie głównej, a to jakieś tam rzeczy typu, że ktoś tam mi wysyła maila na przykład z jakiegoś tam poważnej gry, że zaraz mnie pozwie, bo coś tam. W ogóle to pozytam średnio maile z pozwami, to mam co tydzień, co dwa tygodnie. Znaczy, no wiadomo, że potem nic z tego nie dochodzi, ale tak jak się nie widzi drugiej osoby, no to takie rzeczy ludzie mają odwagę wtedy pisać. No i takich drobiazgów, którymi się cały czas trzeba było zajmować, było po 20 dziennie. To było coś koszmarnego. Oprócz tego, że tymi pierdołami się trzeba zajmować, no to trzeba też jakąś tą grę rozwinąć, żeby w ogóle znaleźć jakieś źródło dochodu. To była naprawdę masakryczna robota, siedzenie nad tym wszystkim samemu. Ja w ogóle strasznie żałuję, że nie udało mi się od początku zebrać teamu, no bo tutaj ilość tych problemów to była masakryczna. I no ja siedziałem nad tym wszystkim sam, nad kodem, nad serwerami, nad mailami, odpisywałem im tych ludziom. I jeszcze potem moderatorami musiałem zarządzać i to było takie skakanie z jednej strony na drugą i potem na trzecią, czwartą, piątą i dwudziestą i tak dalej. I tak do wyżygania po prostu. Okej, no dobra, no to teraz tak. Zrobiliśmy coś takiego, że podzieliliśmy tą grę na dwa serwery. Na początku była taka polityka, że nie sprzedajemy złota użytkownikom, no bo jakoś tego ludzie nie lubili. Było duży był taki liczba użytkowników, którzy nie rejestrowali się z tego powodu. No to na początku zrobiłem serwer bez sprzedaży złota, ale stwierdziłem, że dobra, to może być dobry sposób na zdobycie funduszy, to warto by to sprawdzić, czy da się na czymś takim zarobić, czy te wszystkie gąbki z tej naszej klasy, czy to faktycznie była bójda, czy to faktycznie działa. No to tak też zrobiłem, czyli podzieliłem, odpaliłem drugi serwer i wystawiłem ofertę sprzedaży z bota. No i efekt był taki, że jak ja tam ledwo miałem pieniędzy na siebie, no to potem tego miesiąca miałem
przychód sześciocyfrowy, tak nagle. I czyli tak, mogłem sobie tak wynająć biuro, cały zespół sobie sklecić, otworzyć normalną firmę w Polsce, spółkę zło. No to tutaj... Proszę. Sześciocyfrowy przychód. Jaki mniej więcej procent marży? Mniej więcej. Koszt wyprodukowania złota to jest 0 zł, czyli masz marżę 100%. Licząc koszt stały, tak? No bo wiadomo, że są koszty stałe zawsze. Koszty stałe w tamtym momencie to było tak, serwery, ileś tam 500 czy 1000 zł. Jakieś tam prymitywna księgowość typu... Powyżej 3/4, czyli 75%, tak? Znaczy zależy jak... Znaczy w tamtym momencie, kiedy ja się zajmowałem tym zupełnie sam, nie miałem jakichś tam kosztów typu pracownicy, biura i tak dalej, no to wtedy to faktycznie była marża powyżej 75%. Natomiast teraz, jak są pracownicy, biura, jedna firma i druga, która to obsługuje, no to już nie ma marży 75%. Nie ile po prostu, bo ciekawi mnie to. To nie jest... Po prostu tak orientacyjnie. Jakiś przedział chociaż. To mi się teraz strasznie... Ja mam generalnie strasznie wahania przy tym dochodzie teraz, ale to jest tak, od strat po powiedzmy marży 50%. To jest strasznie niestabilne w tym momencie. Znaczy tak czy siak, do 50% to jest świetna opcja. Nie? No tutaj to ja miałem praktycznie 100%, jak jeszcze pracowałem sam, no to... Ale to... To jest niezły wynik. No dziękuję, tylko to wynika z tego raczej, że nie było kosztów, niż tego, że były jakieś tak strasznie, strasznie duże przychody, no bo podejrzewam, że pewnie jakiś klub czy jakaś restauracja ma większe obroty, niż ten projekt. Okej. Dobra, jak już były fundusze na to, żeby to zrobić jakoś profesjonalnie, no to tutaj zaczęła się taka już poważniejsza firma. Czyli tak. Okej, tutaj jeszcze są zrzuty, jak to wszystko wygląda. Czyli tak, PayPala pewnie wszyscy znają. Po prostu to jest zwykła oferta, gdzie się klika na przycisk Buy Now. Jak ktoś wpłaci pieniądze, no to wtedy ubywają mu te pieniądze z konta, przychodzą na konta PayPalowe w tej naszej firmy i on dostaje natychmiastowo złoto. W jaki sposób obliczałeś sumy euro na złoto? Jak to przeliczniki, jakie tak. obliczałeś? W jaki sposób? No pewnie podejrzewam, że gdzieś tam wstałem rano albo na kacu, albo gdzieś tam i sobie to wymyśliłem i tak już mi zostało i się specjalnie nad tym nie zastanawiałem. I punkty są niedoszacowane czy coś takiego. Bo Adam generalnie jest administratorem i czuwa nad tymi wszystkimi naszymi serwerami. I to jest jego zasługa, że to w ogóle teraz działa. To, co widzimy po prawie, to jest coś, czego... To jest bardzo ciekawa sprawa. To jest taki system płatnościowy, który zrzesza dziesiątki, setki różnych systemów razem i scala to do kupy. Czyli na przykład jak jesteśmy Polakiem, no to się nam wyświetla, że możemy tak albo Wizą zapłacić, albo jakimś dotpayem, albo poprzez przelewy, albo jakieś UCash, nie wiem co to jest, no coś za pomocą czegoś tam można. Jakbyśmy byli Turkiem, no to tam byłyby jakieś tam tureckie rzeczy, jakbyśmy byli Żydem, to były tam jakieś tam, nie wiem, coś tam, jakieś tam przelewy pisane w tym języku od prawej do lewej. I to jest coś takiego, co bardzo upraszcza sprawę, kiedy mamy taką globalną sprzedaż. No bo po prostu ściągamy sobie pieniądze, nawet nie musimy się interesować tym, czy ci użytkownicy korzystają z jakichś tam przelewów albo z jakichś tam kont bankowych gdzieś tam w Iranie czy coś. Po prostu dostajemy to na konto i dostajemy informację, ile mamy temu użytkownikowi odesłać tego złota i wszystko jest zrobione. Okej,
Jak już miałem jakieś pieniądze na to, żeby tą firmę w ogóle jakoś, żeby ona jakoś profesjonalnie wyglądała, nie to, że siedzi sobie informatyk i od rana do nocy naprawia bugi, no to się zabrałem za tworzenie zespołu. Okej, no jaki teraz, jakie są problemy, jak się ma taką małą firmę i chce się zatrudnić programistę? No to po pierwsze, tak jak już wspominałem tutaj, programistom się jednak troszeczkę płaci, czyli powiedzmy takiemu dobremu programiście, no tam trzeba by dać mu 3 czy 5 tysięcy złotych na rękę. Czyli jak się zatrudnia pierwszego pracownika, to tak minimum 5 tysięcy trzeba wyłożyć na wszystko. No, ale poza tym też jeszcze trzeba coś do tego dodać, no bo praca to nie jest tylko pensja, to też są warunki pracy, to jaka jest praca, atmosfera, to co ten człowiek się uczy z tej pracy, to są wszystko takie dodatki, no które dzięki którym no jesteśmy w stanie być konkurencyjni w stosunku do korporacji, które mają full siana do wydania. Ale z drugiej strony, jak jesteśmy mali, no to też mamy dużo zalet, bo na przykład w korporacjach są procedury, na przykład takie, że nie zatrudniamy programisty bez wykształcenia. No bo ten papierek z jakiejś tam wyższej szkoły z Pcimia Dolnego jest tak ważny, że jeśli go nie ma, no to takiego programisty nie chcemy. No i jest, na rynku jest dużo takich samoułków niedocenionych, którzy potencjalnie nie mogą zostać przyjęci do jakiejś korporacji ze względu na procedury, a oni tak naprawdę potrafią dużo więcej niż ludzie po studiach. Tutaj jak jesteśmy mali, no to może jesteśmy w stanie elastycznie sobie tymi wymaganiami jakoś pokierować i wybrać, i właśnie wyłyskać takie talenty. No Adam na przykład, mamy grafika i powiedz, co on robił, zanim został grafikiem. To był człowiek, który pracował po budowach, później chyba łożyska robił we Wrocławiu gdzieś, jak przyjechał do Wrocławia. No i tak dwa razy go wyganiałem do Kacpra, żeby poszedł, za drugim razem chyba w końcu poszedł. Jak to od twojej strony wyglądało? No po prostu poszedł, no i tak, ja tam się nie nadaję i tak dalej, a okej, widzę, że gość naprawdę, naprawdę świetny jest, no i się został. A okej, nie miał żadnych studiów informatycznych skończonych, po prostu sam się tego nauczył. Tu jest generalnie cała masa takich ludzi, którzy nie są docenieni przez pracodawców z tego względu, że nie mają jakiegoś tam pakierka. Ale no to jest tak, jak już się jest rekruterem, no to pewnie już masz jakieś doświadczenie. Okej, teraz tak, warunki pracy. Coś ciekawego. Kto był w biurze coworkingowym? Takie pytanie. Kiedyś. No to całkiem dużo osób. No może tak, dla tych, co nie wiedzą, co to jest. Biuro coworkingowe to jest takie skrzyżowanie kawiarni z biurem, gdzie można sobie wynająć biurko na godziny. No ewentualnie na cały dzień albo na cały miesiąc. Czyli bierze się laptopa, siada się na biurku i pracuje się z tego laptopa i można sobie przy okazji tak zamówić kawę, zrobić sobie kawę, herbatę i sobie zwyczajnie pracować jako jakiś tam freelancer albo robić jakieś tam projekty w lepszej atmosferze niż pracy. Ja to rozwiązanie wybrałem z tego względu, że tam jest dużo przyjemniejsza atmosfera niż w jakichś takich open space'ach, albo jakbyśmy wynajęli jakieś tam biuro i byśmy tam siedzieli sobie ciągle w te same 3 osoby. No to w pewnym momencie byśmy chyba bzika dostali i pewnie byłoby coś takiego, że na przykład bym dostawał szału, jak ktoś tam siorbie herbatą, chociaż to nie jest nic dziwnego. No już takie akcje się zdarzały mi się w pierwszej pracy, że ktoś tam miał jakiś tam specyficzny sposób bycia, że ciamkał i przez 2 miesiące to nie było to żadnym problemem, ciamkanie, natomiast później to w jakiś dziwny sposób to ciamkanie zdawało się strasznie denerwujące. Takie rzeczy się potem dzieją, jak się z kim przesiaduje cały czas tą samą osobą przez długi okres czasu. No tutaj jak jest biuro coworkingowe, no to tak, ludzie się cały czas zmieniają. To, co jest tutaj, no to są
biurka do wynajęcia, czyli cały czas przychodzą różni ludzie, jacyś architekci, prawnicy z różnych branż. Można sobie po prostu pójść na kawkę, pogadać, poznać ciekawych ludzi na miejscu pracy. To jest kapitalna sprawa. Myślę, że to jest wyższa kultura pracy, nie jakieś tam open spacey albo jakieś tam zamknięte pomieszczenia. Tutaj, no nie dość, że idziemy do pracy, no to jeszcze sobie zawieramy wartościowe znajomości. Aha, w ogóle tak, koszt takiego biurka, no to jest 450 zł brutto na miesiąc, 20 wejść. To jest taniej niż jakbyśmy sobie wynajęli biuro, powiedzmy 4 czy 5 osobowe, to w przeliczeniu na osobę to byłoby taniej. A poza tym, ponadto, nie musimy się przejmować takimi pierdołami, że na przykład trzeba kupić papier toaletowy, albo na przykład, że nie ma mleka, albo że zabrakło kawy i tego typu absorbujące rzeczy. Tutaj wszystko jest gotowe, jest pani kierowniczka zawsze uśmiechnięta na recepcji i która wszystko robi. Okej. Teraz tak. Ja nie mam wielkiego doświadczenia w rekrutowaniu ludzi. Byłem na kilkunastu rekrutacjach. Znaczy nie jako pracownik, tylko po drugiej stronie. No ale to mogę się podzielić z tym, co zauważyłem. W ogóle polecam. Najfajniejsza jest sprawa, jak się pierwszy raz bierze te wszystkie CV-ki, drukuje, tak przegląda, no i potem tak. Okej, okay, ten robił to i to, ten tamten i to, robił jeszcze coś innego, tamten jeszcze coś innego. I tak potem po tych 10 tak się uświadomiłem sobie, że ja nawet nie spojrzałem na ich wykształcenie. I te wszystkie jakieś tam zapewnienia od rodziców, od starszego pokolenia, że rób studia, będziesz miał pracę, to właśnie legną totalnie w gruzę, właśnie w takim momencie, jak siada się po drugiej stronie, bierze się te CV-ki, ma się swoje pieniądze, które trzeba zapłacić tym pracownikom i chce się zatrudnić dobrych ludzi. I potem się kompletnie nie patrzy na te jakieś takie dyplomy, studia. I no, tak naprawdę to mnie obchodziło tylko to, co ten człowiek potrafił, w jakich firmach pracował. Jeszcze mam pytanie odnośnie tego coworkingu, bo możesz dokończyć, no bo ja, dla mnie to jest pierwszy raz słyszę, fajna rzecz, ale czy korzystałeś z innych pomieszczeń, czy tylko po prostu wynajmowaliście te biurka? To znaczy tak, dopóki były nas 2-3 osoby, no to siedzieliśmy sobie przy biurkach, ale w pewnym momencie po prostu wynajmowaliśmy sobie taką całą salkę. No bo po pierwsze, no czasem, od czasu do czasu trzeba porozmawiać, a nie będziemy przecież tym tutaj o Romanowi i Stefanowi i jakiemuś tam innemu jeszcze przeszkadzali, no to przeniesiemy się obok, będziemy się czuć komfortowo, a tam sobie przy kawie pójdziemy gdzieś tam i porozmawiamy z nimi, ale będziemy sobie siedzieć przez większość czasu we własnym pomieszczeniu. Odleciałem. Pytanie jakie było? To co-working właśnie, na czym to, jak się to je, że tak powiem, bo dla mnie to jest nowość. Takie pytanie. Gdzie pracujesz? Jaka jest twoja branża? Znaczy projekty. Okej, czyli powiedzmy, że robisz sobie jakiś tam projekt i jakiegoś tam domu, czy piramidy, czy czegokolwiek i siedzisz powiedzmy przez 2 miesiące w mieszkaniu i dostajesz świra, no bo siedzisz sobie sam, no to okej. To możesz tak, kupić sobie za 450 zł miesięcznie biurko, 20 posiedzeń biurkowych właśnie w takim miejscu. Sobie tam idziesz, nie masz już miliona przeszkadzających spraw w domu, jak coś takiego, że na przykład ktoś ci dzwoni do domofonu, że przychodzi listonosz, że jest telewizor, który można włączyć. I przychodzi sobie do takiego miejsca i sobie po prostu tam pracujesz. Czujesz się jak w biurze, tak jak w pracy, nie tak jak w domu, gdzie wszystko cię może rozproszyć. Czyli to jest po prostu takie zwykłe stanowisko pracy, które się wynajmuje na godziny. Nasz umysł nie będzie kojarzyć domu z pracą. Ograniczenie jest możliwości odpoczynku. Bo ja z jakimś widmem teraz rozmawiam. O kurczę, no patrzcie. Mi to jest fajne, tylko technicznie mi to wytłumaczy. Tutaj jest taki pokój, to ja rozumiem, na biurka sobie wynajmujesz, tutaj sobie możesz dodatkowo wynająć
ten meeting place, tak? Mhm. Czyli tak na ten, a tamto training to też większy po prostu meeting place, tak? I tak a, tamto, jest, a tamto free workspace? No free workspace, tak? Tak jest. Ale to trzeba płacić za każde pomieszczenie osobno? Można tak, wynająć salkę, to się wtedy płaci za salkę. Jak się wynajmuje za biurko, to się płaci wtedy za biurko konkretne. Bo wynająć można różne rzeczy. Nawet na przykład... Chętnie uzupełnię pytanie. Mhm. Powiedzmy, ile ma się przestrzeni po prostu, technicznie. Powiedzmy, że się przychodzi w 3 osoby, tak jak mówiłeś, tak? Tak. Ile ma się przestrzeni w tym momencie? Jak przychodzimy w 3 osoby, znaczy ile zajmujemy, czy ile potrzebujemy? Znaczy, bo jak rozumiem, tu chodzi o to, żeby jednocześnie mieć przestrzeń, a z drugiej strony poznawać nowych ludzi, tak? Tak jest. No, czyli to musi być tyle przestrzeni, żeby być w stanie pracować, ale z drugiej strony trzeba, być w stanie z kimś nawiązać kontakt, tak? Więc dlatego pytam, ile to jest przestrzeni po prostu? To znaczy ja może odpowiem, bo to wygląda tak, że jeżeli masz biurko, to masz to biurko normalne, takie 1 na 2 metry. Natomiast jeżeli przychodzimy w te 4 osoby, to zazwyczaj siedzimy w free workspace i tam mamy tak właściwie dla 4 osób cały wielki stół. Taki olbrzymi stół konferencyjny. Czy dzięki. Tak, ja może tylko doprecyzuję, bo trochę się tym interesowałem, że to są często poprzerabiane zwykłe mieszkania, dość duże. Po prostu ludzie zamiast wynajmować mieszkania na wolnym rynku za 1500-1200 zł, właśnie robią coś takiego, jak mają duże pomieszczenia, robią jakiś kącik kawowy, toaletę, jedno pomieszczenie właśnie takie wspólne, jedno z biurkami i wtedy ta osoba więcej zarabia na tym mieszkaniu, bo de facto tam zakłada sobie firmę, a osoby korzystają właśnie i się spotykają. Tak, czyli jeszcze może jedno pytanko. Ile takich biur macie? Bo na przykład jeżeli ktoś prowadzi, ma działalność powiedzmy gdzieś na Podkarpaciu, a takie biurko byłoby dostępne dla niego również, tylko co we Wrocławiu? Jak w pewnym momencie tak zrobiłem z ciekawości, taką analizę, w jakich miejscach nie ma takiego biura, to tam było całkiem spore miasta, jakieś tam co miały 300-400 tysięcy ludzi, w których nie było ani jednego takiego biura. Czyli to jest rynek, no, który dopiero raczkuje. Więc jak kogoś interesuje tego typu biznes, no to myślę, że dobry pomysł... Znaczy nie, to tak, ja się na tym nie znam, ale taka uwaga jest, że... To ja mam takie jeszcze jedno pytanie. Tutaj jak masz open space, bo rozumiem, że na takich zasadach to działa, to jest często szum, masz kontakt z innymi osobami, to może przeszkadzać. Tak mi wpadł taki pomysł, a czy myśleliście o pracy w czytelniach bibliotecznych? W open space nie ma szumu, jest atmosfera czytelni bibliotecznej. Czytelnia biblioteczna jest za darmo. Ale nie ma internetu. Ani kawy. Można słuchawki założyć. No, jaką przeszkadza. Nie, no wiadomo, można kombinować. No ja miałem już epizody takie, że tak, i siedziałem w domu, i siedziałem w parku, i siedziałem w kawiarniach, w różnych miejscach, ale ostatecznie no, wolałem zapłacić te 450 zł po to, żeby tam siedzieć. To po prostu był efekt w postaci większej ilości zrobionych rzeczy. Proszę. No i mam nadzieję, że się nie czepiam za bardzo, ale to się trochę kłóci ze sobą, bo z jednej strony mówicie o tym, o czym mówisz, mówicie o tym, że jest to klimat, gdzie można kogoś poznać, a z drugiej strony czytelnia. No ja bym był wkuty, gdyby ktoś mi w czytelni podchodził i coś chciał nawiązywać znajomość. Okej, to może wytłumaczę, o co chodzi, bo tutaj w tym pomieszczeniu no jest, obowiązuje zakaz rozmów, dzwonienia i robienia dziwnych dźwięków i w ogóle. Natomiast to nie jest jedyne pomieszczenie w tym biurze. Jest jeszcze kącik, gdzie się pije kawę, robi kawę, gdzie są jakieś tam dyskusje. No tam... Po prostu. Tak jest. Kawowy papieros. Okej, jeszcze jakieś pytanie odnośnie biura coworkingowego? Okej, to idziemy dalej. Jeszcze propos tworzenia zespołu. No ja mówię, że od razu mówię, że my zespół mamy od 5 miesięcy, to ja nie czuję się, nie wydaje mi się, że powinienem udzielać jakichś tam rad, natomiast no mamy tak, 2 osoby, które są po znajomości, 2 osoby z rekrutacji.
No ja jakoś nie mam jakiegoś takiego podejścia, że jedno jest lepsze od drugiego. Ale no dlaczego warto mieć ludzi po znajomości? No bo się uczy na cały proces rekrutacji. Czyli nie trzeba pisać tych ogłoszeń w trzech miejscach, nie trzeba potem przeglądać, drukować tych CV-ek, nie trzeba potem dzwonić do tych ludzi, zapraszać ich na rozmowy kwalifikacyjne. Tutaj jest po prostu oszczędność czasowa. Warto też mieć na przykład znajomego rekrutera, który to wszystko zrobi za was, powiedzmy, za 1/3 ceny tego, co wzięłaby jakaś taka profesjonalna firma. Bo taka standardowa stawka na zrekrutowanie osoby, no to jest miesięczna pensja. Czyli powiedzmy, jak ktoś jest programistą, no to trzeba tak zapłacić ze 3 czy tak 5 tysięcy złotych na znalezienie takiego pracownika. No czyli jeśli mamy po znajomości kogoś, tak na telefon, no to oszczędzamy sobie 3 czy 5 tysięcy złotych na dzień dobry. Jeśli mamy znajomego rekrutera, no to wtedy płacimy, powiedzmy, 1000 zł zamiast 3000 zł. To jest taki dodatkowy przykład, po co są znajomości w biznesie. To ułatwia sprawę. Okej, okay, to jest jedna z bolączek, która jest poza pieniędzmi taki na wysokiej, na priorytetowa, jeśli chodzi o problemy, mianowicie ataki DDoS. Dla tych, co nie wiedzą, co to są ataki DDoS, no to tłumaczę, że polega to na tym, że ktoś nie lubi kogoś w internecie i wydaje komendę do 1000 komputerów, żeby łączyły się z komputerem osoby, której nie lubi, i w ten sposób blokuje jej ten komputer, bo do jej ma wtedy całe zablokowane łącze. No i tutaj w tej grze są takie sytuacje, że na przykład ktoś tam się poczuje urażony, bo powiedzmy, nie wiem, Żydzi podbili Turcję i co to ma znaczyć? I co wtedy jakiś tam obrażony Turek robi, albo jakiś tam obrażony Serb, albo jakiś Polak, no to sobie klika, okej, okay, to robimy atak DDoS, no bo mi się, bo jestem wkurzony. No i przed czymś takim nie ma żadnej ochrony tak naprawdę. To trzeba swoje wziąć na klatę i liczyć się po prostu ze stratami. Są jakieś tam serwery, które zapewniają jakąś tam ochronę, serwerownie, które zapewniają jakąś tam ochronę, natomiast taka usługa jest droższa od samych serwerów. Czyli jak płacę 1000 dolarów miesięcznie za serwer, no to więcej muszę zapłacić jeszcze za dodatkową ochronę niż za sam serwer. No ale co mi się zrobiło, jak miałem pierwszy atak DDoS na nasz serwer. No generalnie, jak zareagowała firma hostingowa, jak myślicie? Czy co, wysłała maila, że jest atak DDoS, czy pocieszyła, czy poklepała, czy powiedziała, że się tym zajmiemy? Co zrobiła? Mieli to gdzieś. To byłoby zbyt dobrze. Serwer po prostu wycięli ze swojej sieci. Tak jest, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Dokładnie coś takiego miałem. Czyli był 5-minutowy atak DDoS, czyli potencjalnie żaden problem. No to okej, strona wróciła, można było wejść na grę. Natomiast chwilę później no jest out, to totalny blackout, nie można się w ogóle z serwerem połączyć, nic. No ja tam dzwonię do tego pana. What the fuck, dlaczego to nie działa? Po angielsku. To była firma niemiecka. No wydawać by się mogło, że solidna. No i tam rozmawiam, kurczę, o co tam chodzi? Przecież kompletnie teraz to nie działa. No i tam pan mi mówi, że mamy w umowie napisane, że jak jest atak DDoS, to w celu ochrony serwera możemy go wyłączyć na 24 godziny. No przepraszam, jakiej ochrony serwera, jak mi teraz po prostu no, cały serwer wyłączacie, to co wy tu chronicie? Mnie, czy siebie, czy co? No i tam, a tak jest w umowie, dziękuję bardzo. No i ani przepraszam, ani przykro nam, ani pocałuj mnie w dupę, ani nic. No takie jak, czyli potencjalnie jak chcecie komuś zaszkodzić w internecie, no to wystarczy, że zrobicie atak DDoS i ten ktoś ma kiepską firmę hostingową, która mu odetnie serwer. No tak, ja tak miałem na początku, potem już wybrałem taką firmę, która miała renomę, jeśli chodzi o ataki DDoS. No i wtedy no, renoma polegała na tym, że po prostu oni nie odłączali mi tych serwerów.
że to... Server Loft, niemiecka, Gut, Jaser. Mam nadzieję, że nie korzystasz. Okej. Dobra. Potem tak, przyszła jeszcze sprawa z Cyprem, no bo ja sobie zarejestrowałem spółkę na Cyprze. Tam po pierwsze były niższe podatki, po drugie lepszy system prawny, no ale wracam sobie pewnego niedzielnego wieczora do domu po salsie, a tutaj no na wykopie jakieś tam czerwone nagłówki, że coś tam się dzieje na Cyprze. No i się okazało, że Cypr bankrutuje. No i znaczy, że Cypr może zbankrutować, jeśli zbankrutują dwa największe banki, czyli tam jakiś Laiki Bank i Bank of Cyprus, w którym miałem konto i przez który przechodziły wszystkie płatności. No i tak, i potem czytam i tu widzę i nie wierzę, że chcą mi zabrać tam ile? 17,5% z mojego konta. Tak po prostu prawem kaduka. No. To coś takiego się zdarzało ile? Bodajże chyba 60 lat temu za Bieruta, jak robili wymiany pieniędzy. No ale to wtedy były trochę inne czasy niż to, co teraz jest. Teraz tam mamy demokrację i Unię Europejską i w ogóle. Może tak bardzo inne. No właśnie tak się zacząłem zastanawiać. No i jaki to miało efekt? Czyli tak, wszystko zablokowane, przez konto przez prawie miesiąc było zablokowane. Natomiast później mogłem wypłacać 1000 euro miesięcznie z tego konta. Czyli no wyobraźcie sobie, że opłacacie wszystko pracowników, biuro, księgową przy pomocy 1000 euro. No to tak, dziękuję bardzo. No całe szczęście, że ja wtedy miałem taki nawyk, że oszczędzania w innych miejscach i miałem właśnie pieniądze na to, żeby na bieżące wydatki. Bo póki jakiejś takiej płynności finansowej nie odzyskałem, no to musiałem po prostu skądś brać pieniądze skądś inąd. A teraz no, jakbym nie miał oszczędności w innych miejscach, tylko trzeba by to wszystko tam, no to byłoby no, dupa zbita. Pomimo, że biznes by działał, że by przynosiło dochody, no to by miałbym jakieś zatory straszne płatnicze. No ale w końcu no, skończyło się tak, że nie było jakichś tam większych problemów. Płatności przeniosłem na inną firmę. No a z Cyprem wyszło tak, że ostatecznie oni zaniechali, żeby zabrać tym małym, czyli no mnie, poniżej 100 tysięcy euro te pieniądze. No czyli te pieniądze tam są jeszcze, natomiast one są zamrożone. Mogę wypłacić 1000 euro miesięcznie, no teraz to chyba podniesie do 2000. No i tak będę sobie wypłacał, jak jakiś, nie wiem, jakbym żył gdzie, powiedzmy w PRL-u i miałbym konto w dolarach i jakiś limit, że mogę 10 dolarów sobie wypłacić tygodniowo. To tak w takich czasach nam przyszło teraz żyć. Generalnie co takie wnioski, co ja źle zrobiłem w tym czasie, no to po pierwsze nie polecam robić projektu samemu. To jest coś najgłupszego, co robiłem. Zosia, Samosia, no to nie działa. Ja myślę, że zamiast jakoś tak poświęcać czas i pałować się przed tym komputerem, lepiej jest po prostu wyjść z domu, pójść na imprezę, poznać kogoś, kto ma jakieś takie ciekawsze spojrzenie na swoją przyszłość, że jakiegoś poszukać wspólnika, ewentualnie no kogoś, kto jest dużo młodszy i działać na takiej zasadzie mentorskiej, że on coś tam będzie robił, natomiast no ja będę... Ops, działam? Jestem. Natomiast na takiej zasadzie mentorskiej, że ja go będę uczył, on będzie coś tam robił w zamian. No jak potem już robiłem rekrutację, to widziałem, że takie osoby są jeśli bym poszukał, no to pewnie bym znalazł takie osoby na taki układ. No czyli to jest to, co właśnie powiedziałem, więcej kontaktów z ludźmi, nie siedzieć przed tym cholernym komputerem. I co to może informatyków to pewnie zaszokuje. Ja napisałem ten projekt w Javie, to jest taki język korporacyjny, w którym się
którego się używa raczej do dużych projektów. Natomiast no ja go potrafiłem i po prostu w nim go napisałem, tą grę. Do takich startupów to ja polecam zdecydowanie jakieś takie proste rzeczy jak PHP. Takie, co się można szybko nauczyć, szybko coś w nim napisać. No powiedzcie mi na przykład, czy na przykład nasza klasa albo Facebook zostały napisane w jakichś takich wypasionych językach korporacyjnych. No nie. No to jest prosty PHP i prosta baza MySQL. To są takie technologie, których używają studenci, jak robią swój pierwszy projekt w życiu. To ja, generalnie pewnie mnie wyśmiejecie z tego, ale no tak praktyka jest taka, że to nie język decyduje o tym, czy projekt będzie działał, tylko po prostu czy sam ten projekt, czy to przedsięwzięcie w ogóle się uda. No a łatwiej jest zrobić projekt przy pomocy prostego języka programowania. Okej, teraz tak, bardzo ważna sprawa, o której nie wspomniałem jeszcze, mianowicie motywowanie społeczności do zrobienia czegoś dla nas w zamian za ordery, no, na przykład. Generalnie no, to nie jest tak, że ja tam się wszystkim zajmuję w tej grze, czyli jakieś tam piszę tam jakieś artykuły, tutoriale, administruję tą grą i jakimiś tam rzeczami pobocznymi typu Facebookiem, forum i innymi. To wszystko robią użytkownicy. I tutaj sęk właśnie całe tutaj piękno w tym wszystkim polega na tym, że jak jest społeczność, to trzeba zrobić jakoś tak, żeby oni chcieli zrobić coś z tą grą, ale tak dla siebie. Czyli do czego udało nam się zachęcić użytkowników? Czyli do moderowania gry. Czyli jak ktoś tam wrzuci cycki albo tam jakieś tam bluzgi, no to użytkownicy sami to usuną. Nie trzeba wydawać pieniędzy na moderatora, który będzie to wszystko przeglądał. Na przykład popisali jeszcze tutoriale. Ja na przykład nie pisałem tutoriali do tej gry, ona po prostu została zrobiona. Nie było samouczka, ludzie go sami napisali, no bo chcieli, bo dostawali potem za to jakieś profity od innych graczy. Testowanie. My jakoś tak specjalnie nie testujemy tej gry, no tylko tak z grubsza. No bo po co, skoro okej, możemy przecież dać użytkownikowi medal albo złoto za znalezienie błędu. No użytkownicy zrobią to dużo lepiej niż na przykład tacy testerzy za pieniądze. Co dalej? Czyli tak, pozyskiwanie graczy, czyli te reflinki, do tego warto wykorzystać społeczność. Jakieś tam zrobienie jakichś banerów, statystyk i administrowanie forum, Wikipedią, jakimiś czatami, IRC-ami, to wszystko robią użytkownicy. My tam się tym nie zajmujemy. My tylko robimy sobie zajmujemy się tym całym silniczkiem, tym środkiem, które bez którego ta gra by nie działała. I tyle. Resztę oddelegujemy na użytkowników, którzy dostają potem jakieś profity z tego. No to poza tym, co tam jeszcze można ciekawego w tej grze? Piramidy finansowe. Słuchajcie, był taki jeden gościu, taki jeden gracz, co właśnie w czasach, to były czasy, jak ten cały Plichta tam w telewizji był w co drugim dzienniku, no to sobie wymyślił, że on sobie zrobi piramidę finansową w grze. No i oferował graczom lokaty na 30% za miesiąc. No i tak, z miesiąca na miesiąc to rosło. Mnie to w ogóle szokowało, podejście tych ludzi do tej piramidy, że to była jakaś taka opinia, że to jest jakiś cudowny człowiek, który inwestuje te pieniądze na rynku, jakiś geniusz i w ogóle nie było żadnego artykułu, który by na przykład zrobił audyt u tego użytkownika, żeby policzył po prostu, ile on zainwestował w jakieś tam firmy albo w akcje i ile on tak naprawdę ma długów. No bo na przykład te wszystkie długi, one są dostępne na profilu użytkownika. Każdy może je policzyć. A pomimo to ludzie woleli patrzeć na te komentarze, a nie wiem, na zasadzie zapytaj szwagra, niż po prostu sobie policzyć, co tam jest tak naprawdę na tym koncie. Proszę? No sorry, ale zwłaszcza biorąc pod uwagę wczorajszy wykład, to tak patrząc na to, co tam masz, to jest niemoralne po prostu.
Dlaczego niemoralne? No to jest... Ja myślę, że jeśli ktoś ma 20 lat i straci złoto w grze, to będzie to dla niego dużo lepsza nauczka. Ale płaci realnymi pieniędzmi przecież za to złoto. No sorry, winę tu. Jeszcze ja myślę, że kradnie rodzicom. Aha. A to już takie ekstrem. Ale nie, tam raczej jak ktoś kradnie rodzicom, to po prostu te pieniądze potem są cashbacki i... Przy czym mam pytanie, troszkę na temat gry generalnie. Bo wspomniałeś jakiś czas temu, że tam ktoś się pluł, tam, że tam dwa siły mu zniknęło czy coś. Mhm. Co ma to wspólnego z tym właśnie, no patrzę na stronę, że to jest symulacja Modern World, tak? Czyli gdzie tam jakieś dwa do siły? Bo to się kończy, kojarzy z jakimiś fantazy, WoWem czy czymś. Aha. Gdzie jest w obecnym świecie bonus do siły konieczny? Znaczy to jest, jak ktoś idzie sobie zawalczyć w jakiejś tam bitewce, no to ma swoją siłę, która mówi, ile on mniej więcej tego udziału w tej... Czy tak co? Jest. Strzelają się. Tak, no i tam komuś tam zabrakło dwa siły, bo był błąd i mi tam pisał ciągle maile, gdzie moje dwa siły i tak do wyżygania. A w międzyczasie się psuły się serwery, były jakieś tam poważne bugi i cały czas te plus dwa siły. To tak z perspektywy jest śmieszne, ale to dla niego musiała być tragedia. Tak, to... Ale to myślę, że wynika to z braku empatii raczej, że no druga osoba nie wie, że są... Po drugiej stronie ktoś ma dużo większy problem. No ale to tak to jest, jak jest 20 tysięcy użytkowników i 5 deweloperów, albo jeden. No to każdy tam, powiedzmy ktoś, 200 z nich wyśle maila, no i teraz siedzi i czytaj te 200 maili. Okej. Jak się skończyło z piramidą? No skończyło się z piramidą w ten sposób, no że ten użytkownik sobie w pewnym momencie zmienił awatara na bodajże tam Plichtę, czy na coś w tym stylu, czy na Ambergold, czy coś takiego, no i tam napisał, bo mam tam, że tam was wyruchałem i tak dalej. No i potem miałem całą masę maili, że mnie oszukali. To my potem zrobiliśmy coś takiego, że każdego... Bo on tam miał jakiś majątek na tym koncie, natomiast miał całą stertę długów. No i zrobiliśmy coś takiego, że zamieniliśmy długi na akcje i każdy mógł sobie potem tymi akcjami jakoś tam handlować. Jak ktoś tam miał lokaty za powiedzmy 400 zł, no to wyciągnął z tego powiedzmy 50 zł jeszcze, czy tam 100 zł. No to potem jakoś się to ułagodziło. Nie można wypłacić, ale ostatnio na czymś takim coś takiego testujemy, że chcemy po prostu zezwolić pewnej grupie graczy na to, żeby mogli sprzedawać swoje złoto, czyli potencjalnie no, nie można wypłacić pieniędzy, natomiast będzie można sprzedać to złoto komuś innemu. Ale to na razie jest taki test. Pomyśl nad konsekwencjami. Wiem, że to jest zupełnie inny rynek, ale na przykład Chomikuj zrezygnowało z opcji sprzedawania punktów, czy wysyłania komuś punktów, ponieważ powstał handel na Allegro, co serwisowi się nie opłacało. Nie wiem, jak w tym wypadku, no musiałbyś zrobić analizę, ale generalnie no, Chomikuj z tego zrezygnowało. To znaczy moja analiza jest taka, że... Tak naprawdę większość graczy jest zapraszane przez stosunkowo małe grono użytkowników, czyli jakbyśmy tak najbardziej, 100 najbardziej aktywnych zbanowali, to gra poszłaby do piachu. No i teraz moje rozumowanie jest takie, że umożliwimy sprzedawanie złota takim ludziom, czyli potencjalnie zarabianie na grze. No i dzięki temu będziemy mieć więcej takich ludzi, którzy tak naprawdę tworzą tą społeczność. W ten sposób, bo mówiłeś, że 10 razy tyle zysku jest z tego złota niż tam z wszystkiego innego. Mhm. Chodzi o to, że w momencie, gdy gracze będą sprzedawać to złoto, będą dla was konkurencją. Czyli w pewnym sensie to jest tak jakby jako państwo, że tak się wyrażę, byście na zbyt dużo pozwolili. Oczywiście dla graczy to jest dobrze, ale dla was źle. No to jest ryzyko, no ale kto nie ryzykuje, ten nie je. Warto sprawdzić. Jakieś pytania może jeszcze?
Jeszcze tylko jedna uwaga, skoro już tak temat nawiązaliśmy, bo chodzi o to, że w momencie, gdy dacie graczom takie możliwości i później je zabierzecie, to oni się obrażą. No tak. Bo może się okazać, że jeśli to jest dla was źle, to w tym momencie nie będziecie mogli tego cofnąć. To jest duże ryzyko. Zawsze można prowizję wprowadzić od sprzedaży, nie? No to, tak to już jest, że pewnych decyzji, no, pewne decyzje rodzą pewne konsekwencje, no i trzeba sobie z tym poradzić i zaryzykować. Ale ja myślę, że okej, okay, jak ma się, to czy to jest, jak są większe firmy, które, nie wiem, jakieś Trawiany czy Ogejmy, no to oni mają sztab ludzi, który nad tym debatuje. I wtedy jest taki paraliż decyzyjny. Natomiast no, u nas, no to okej, okay, no ja decyduję i już. To tu jest właśnie plus, że mogę coś takiego zrobić, bo no, i nie pytać się nikogo o zdanie. Na przykład, bo ktoś tam się będzie miał asekuranckie podejście do swojej posady. Okej. Co tam dalej? Aha, na przykład gracze wpadający w spiralę zadłużeniową. No czasem na przykład dostaję takie maile, że słuchaj, ja ci tu wyślę 200 euro, a ty mi anuluj długi, bo powiedzmy zadłużyłem się gdzieś tam u jakichś innych graczy, a chciałbym jeszcze sobie pograć. No tam gracze przekładają jakieś takie swoje problemy z finansami też na grę. No i takie rzeczy potem wychodzą. No też są dzieci kradnące karty swoim rodzicom. No ja dostałem raz takiego maila, który wyglądał na mail od... Jakby ktoś napisało dziecko 10-letnie z włączonym caps lockiem i było tam jakieś bluzgi. Co to w ogóle znaczyć? Nie stać mnie na kupowanie golda. Okradliście mnie, skąd w ogóle wzięliście numery mojej karty? Dzwoni na policję, bla, bla, bla. I potem co się okazało? Później przyszedł mail z przeprosinami. Bardzo przepraszam, ale to okazało się, że mój syn dostał się na moje konto bez pozwolenia, a on ma problemy z agresją. Tylko tak się zastanawiam, ciekawe po kim te problemy z agresją. No i potem trzeba było te transakcje oczywiście cofnąć. No ale no to już tak to już bywa. Różni dziwni ludzie są. No jeszcze są... A na ile to było? Na ile? To... A pan na przykład miał sytuację, że 2000 dolarów jakiś dzieciak w jeden wieczór skasował rodzicom. O ile dobrze pamiętam, to było tak powyżej 1000 zł. Czyli też nieźle. Tak, ale to był chyba Anglik, to no jeszcze by uszło. A to sytuacja, jeżeli ten dzieciak wziął i na przykład stracił to złoto tutaj, po lewej stronie, a wy chcecie jeszcze transakcję wycofać? Jeśli by stracił to złoto, a wycofałby transakcję, no to wtedy dostałby dług na swoim koncie. No i musiałby albo spłacić, albo sobie skończyć z grą. Tutaj. A co się dzieje, jak powiedzmy, no załóżmy, że zadłużę się, no i stwierdzam, a no to wisi mi to, konto usypiam, zakładam nowe. Macie takich dużo przypadków? Trochę takich jest, no ale to już jest ryzyko tego, kto pożycza pieniądze. No to mają czarno na białym napisane, żeby sprawdzali użytkowników, żeby no pożyczali tylko tym, którzy są zaufani w jakiś sposób. No ale to jest, jak ktoś ma powiedzmy 14 lat i nauczy się, że jak się pożycza, no to trzeba kogoś zaudytować, no to dla mnie to jest rewelacyjna sprawa. To się nauczy więcej niż w szkole. Jakieś pytania może jeszcze? Udziela się kredytów na złoto? Kredytów? A jak to miałoby działać? Nie, my tylko sprzedajemy, drukujemy. Drukujecie w tym wirtualnym świecie standard złota? Znaczy w sumie coś na tym w tym stylu jest, no bo tam jest taki system, że jak państwa drukują swoją walutę, no to oni muszą zapłacić jakieś tam ileś tam złota za jeden waluty, za jedną jednostkę waluty, czyli jakby to powiedzieć, no tutaj system rezerwy cząstkowej jest na tych ich walutach. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego. No właśnie, może dlatego oni... Stworzyliście faktycznie państwo. Wirtualne państwo to jest w tym momencie. No w pewnym sensie... Ludzie się zadłużają, skoro mają takie problemy, skoro są piramidy finansowe, skoro nawet macie standard złota dla swój sposób, to jest wirtualne państwo. Tak, właśnie to jest w tych wszystkich grach, jest, właśnie to jest fascynujące, to,
tutaj jak się tworzy ekonomia w takiej grze, no to ona działa na takiej samej zasadzie jak w prawdziwym życiu. Na przykład kiedyś była na Onecie taka symulacja giełdowa, to podobno było wspaniałe, było reklamowane, że to ma odzwierciedlenie rzeczywistości. No to działało na takiej zasadzie, że jakoś tam pobierało wyniki z prawdziwej giełdy i coś tam można było kupić i sprzedać. No ale to taka lipa była tak naprawdę. Tutaj... Czy pozwoliliście się w jakiś sposób dla Second Life? Nie. Ja nawet nie wiem, co to jest. No czy to właśnie jest coś takiego, tylko że to już nie wiem, czy to istnieje jeszcze. Nigdy w tym nie brałem udziału, ale to już słyszałem o tym lata temu. I to właśnie było coś takiego, że ludzie tam sobie działki kupowali, w ogóle awatary kupowali i tak dalej. Tam były grube miliony wchodziły w rachubę w tym projekcie. No tak, znaczy ja generalnie taką ekonomią w grach się bardzo interesowałem. No i miałem właśnie takie przemyślenia potem, że to jest naprawdę gry, to jest naprawdę świetny sposób na symulowanie, znaczy może nawet nie symulowanie, tylko po prostu na naukę tego, jak działa wolny rynek. No właśnie na takie, na przykład tutaj na przykładzie tej giełdy. Ktoś tam sobie zrobił jakąś tam symulację, jakieś tam onety giełdy, no a tutaj to masz prawdziwą giełdę. Tutaj możesz sobie, musisz znaleźć inwestora, musisz za te pieniądze założyć jakąś firmę, te firmy muszą być zyskowne, potem te akcje możesz kupić, sprzedać albo wypuścić nowe. To jest coś o wiele fajniejszego niż jakieś tam symulacje. To znaczy, no nic tam nie robi przecież fizycznie, nic nie, co sprzedaje. Znaczy to tak jak w rzeczywistości, płaci pracownikom, płaci za materiał i sprzedaje z produkty na rynku. Jeśli sprzeda za więcej pieniędzy produkty niż zapłaciła, niż ma w kosztach, no to wtedy zarabia. Taki prosty, bardzo prosty system. W ogóle są takie gry online, w których one jakieś może nie są jakieś takie specjalnie wyszukane, ale gospodarka, to się w ekonomicznej stronie dzieje w tych gier, jest naprawdę fascynujące. Jest takie coś jak EVE Online, to jest taka gra w kosmosie, gdzie są setki układów planetarnych i wszystkie rzeczy, którymi gracze się posługują, latając po tej galaktyce, są zrobione przez tych graczy. Czyli żeby ktoś tam polatał sobie statkiem, no to tak, najpierw ktoś musiał polecieć i wydobyć rudę z jakiś tam asteroid, potem to gdzieś tam przetopić, potem w fabryce wyprodukować część tego myśliwca, potem to ktoś inny musiał jeszcze wsadzić do fabryki i no z tego jest taka zabawa, taki ubaw, że no można w tym utonąć. Tam w ogóle są jakieś tam korporacje jeszcze, są jakieś tam wielkie gwiazdy śmierci, które wymagają współpracy setek graczy, jakieś tam zupełnie... jakieś takie wypasione rzeczy są, że trzeba potem tworzyć jakieś spółki, korporacje, które mają na przykład 500 graczy. No to jest coś niesamowitego i to jest właśnie najbardziej fascynujące w tych wszystkich grach. Proszę. No właśnie a propos o game'a, bo myślę, że o tym mówisz, tak? Żeby właśnie te gwiezdne tam i tak dalej. Czy u was też jest tak, że na przykład jest sens wstawać w nocy? Bo w game'ie było tak, że... znaczy z tego ja nie grałem nigdy, ale tak mi mówił znajomy, że wstawał w nocy, żeby sprawdzić, czy nikt mu nie wysłał ataku i żeby od razu oddać. Tak jest. Znaczy niektórzy gracze na przykład stają sobie o 4 rano po to, żeby wejść sobie do bitwy, podczas gdy jest tylko 20 graczy online, żeby sobie na przykład coś tam, jakiś medal zdobyć. No to tak, też tacy są. No ja pamiętam, też grałem w Ogame'a, no to tam byli ludzie, co wstawali tak najpierw o 2 rano, potem o 4 rano, potem o 6 rano, potem o 8 rano i co 2 godziny wysyłali jakieś tam ataki. No i to widać od razu po tym, jakie te gry budzą emocje, jak ci ludzie się do takich gier przywiązują, właśnie do takich jak ta. Że ludzie podporządkowują swoje życie grą w tym momencie, no bo to jest życie podporządkowane, po prostu nie, że rano do pracy czy cokolwiek tam, tak, żeby działać, tylko po prostu, żeby trzeba wstawać, trzeba swoje życie po prostu ograniczać w ten sposób, żeby grać, to jest straszne. No, oni po prostu się przygotowują, żeby być rodzicami. No tak, ja miałem taką sytuację też tego, o właśnie. Ja miałem taką sytuację, że ja się też grałem w Ogame'a kiedyś i no zniszczyłem flotę jakiemuś tam Polakowi, który był doktorantem. Czyli okej, tak tłumaczę, jeśli komuś się zniszczy flotę, to znaczy, że miesiące pracy idą na marne. To znaczy, że to tu budzi potencjalnie duże emocje. No i ten człowiek
Potem się usłyszałem od jego znajomych, że on dzień wchodzi i wyżywał się na studentach, bo stracił flotę. No ty byś był jego studentem. No, a może byłem, nie wiem. Nie, raczej nie, bo to... Ponieważ tutaj jest mowa o tym, że wstaje się o 2, 3, 4 w nocy, tak? To może jakiś produkt typu tarcza. Ktoś idzie spać, włącza taką tarczę na swój kraj. No to można kombinować. Ok, jakieś pytanie jeszcze, czy idziemy dalej? Nie? Proszę? Do tej tarczy, nie? Że ktoś go atakuje, to powiadomienie na SMS-a. Aha, no. Podejrzewam, że pewnie takie... do budzika po prostu przysyłane, natychmiast alarm. Raz. Ja podejrzewam, że nie jesteście pierwszymi, którzy na to wpadli. To jeszcze mam takie pytanie. Spotkałeś się z taką grą jak Victoria 2? Nie. No to... Okay, a to zobaczę. Jeszcze tutaj mam pytanie odnośnie spółek na Cyprze. Jak wyglądają kwestie przepływów finansowych między bankiem na Cyprze a bankiem polskim, później upłynnianie tego w Polsce, czy dysponowanie tymi pieniędzmi w Polsce? Mówisz o osobie fizycznej czy o firmie? Bo tutaj mam spółkę... Obie, tak? Nie wiem, jak ty działasz, czy jako osoba fizyczna, czy jako firma? Znaczy, no ja jestem w 100% rzeczywistą osobą. Okej. Znaczy, okej. No jeśli chcę sobie wypłacić pieniądze na swoje konto, no to ja zrobiłem tak, że przeniosłem prawa autorskie do gry, do firmy, ponieważ najpierw napisałem tą grę, a potem założyłem firmę. No czyli mogę sobie ją wycenić i przenieść prawa autorskie do firmy w zamian za, powiedzmy, jakieś tam pieniądze. No i no w ten sposób, w taki sposób dostaję jako osoba fizyczna te pieniądze. Natomiast spółka bierze pieniądze, no to ma podpisaną umowę licencyjną. No i tam wystawiam fakturę, no i tyle. Z fiskusem, z urzędem skarbowym nie dopytują się, skąd masz pieniądze, bo normalnie spółka jest na Cyprze zarejestrowana, czyli tak, a później... Znaczy, jest na Cyprze, jest też w Polsce. Mhm. W Polsce jest spółka ZOO, tak jak najbardziej. Ona działa normalnie, tak jak każda inna firma, czyli płaci te jakieś tam składki, podatek dochodowy i tutaj nie ma się co przyczepiać. Widzą, że jest faktura od takiej firmy i wszystko w porządku. Czyli rozumiem, że ta spółka polska wystawia jakąś fakturę tej spółce na Cyprze, tak? I spółka na Cyprze płaci spółce polskiej i stąd są pieniądze, które można dysponować dalej, na przykład wypłacając pensję pracownikom. Tylko, że już teraz nie, no bo jest Cypr postanowił jednak zbankrutować, no bo jak sobie nie wyobrażam, żeby ten kraj się utrzymywał, w momencie, kiedy wszystkie biura księgowe, wszystkie jakieś tam kancelarie, które tam siedzą, nagle bankrutują, bo przedsiębiorcy tamtąd uciekli. Okej, proszę. Pytanie. Jaki był procent prowizji pobierane przez wszystkie te banki, spółki na Cyprze? Znaczy, ile procent sumy dostawaliście bezpośrednio już? PayPal pobiera 5% od transakcji, no a potem no to jest normalne, no i pieniądze idą na konto i tam jakieś tam, jakie prowizje masz na myśli? Jakieś przedwalutowe, bankowe? Nie, no to tutaj są takie rzeczy jak walutomat i tu się wymienia, nie ma żadnych jakichś tam problemów, że się kupuje euro za 4,20, a sprzedaje za 4,05. To tutaj nie ma żadnych jakichś tam problemów z jakimiś tam przewalutowaniami czy jakimiś tam innymi potem jeszcze. Spółki do Anglii? Tak właśnie zrobiłem. Co tu się stało? Okej. Czy już sznurek na siebie i się powiesił na nim i to nieważne, że trupa już odcięli, no już tak. Jest trup praktycznie. No też mam takie same zdanie na ten temat. Okej. A co z tymi uzależnieniami? Uzależnieniami? No nic, co ja zrobię. Okej, to jeszcze taka mała dygresja.
Prawo Parkinsona jest. Kiedyś taką książkę przeczytałem. Prawo Parkinsona. Jest to o taka komediowa książka o rozroście biurokracji. To jest książka napisana przez Anglika, który badał różne instytucje publiczne i wyciągał wnioski, patrząc na jakieś tam dane dotyczące zatrudnienia w tych instytucjach. No i wychodziło mu, że niezależnie co się działo z tymi instytucjami, czy one miały jakąś pracę do wykonania, czy nie, no to one z roku na rok coraz więcej zatrudniały urzędników. Ja tutaj, wydawało mi się, że to jest takie, okej, to ktoś sobie taką fajną książkę napisał, bardzo śmieszna, super, natomiast ja to zacząłem obserwować u siebie w grze, w zespole moderatorów. No, na początku mieliśmy 5 moderatorów, nie mieliśmy narzędzi w ogóle do moderowania tą grą i oni jakoś to wszystko robili. Potem było 10 moderatorów i cały czas mi mówili, że trzeba nowe narzędzia, bo sobie nie dają rady i w ogóle trzeba nowych moderatorów zatrudnić, nowe funkcje i nowe punkty do regulaminu trzeba dodać. Pomimo, że to wszystko działało potencjalnie coraz lepiej. To teraz to mamy 20 moderatorów i dalej, coś, dalej trzeba nowe narzędzia robić. Tu jest to widać, że to całe prawo Parkinsona, które właśnie mówi o tym, że rozrost instytucji jest samoistny, właśnie to też ma przełożenie na różne, na wszelkie takie organizacje, nawet takie wirtualne. To jest też taki komentarz odnośnie tego, co Jerzy wczoraj na wykładzie mówi, mianowicie no tego, że w zespole rośnie liczba osób, natomiast one robią coraz mniej w pewnym momencie. No to właśnie z tego wynika, że takie jest naturalne prawo wszelkich jakichś organizacji, instytucji, że te zespoły ludzi po prostu rosną same z siebie. No bo to jest tak, że powiedzmy przychodzi sobie urzędnik A do pracy i jemu się wydaje, że ma dużo pracy, no to co by trzeba zrobić? Tak. On się tak albo może zwolnić, czego oczywiście nigdy nie robi, albo zatrudnić drugą osobę na takie samo stanowisko, albo na przykład zatrudnić 2 podwładnych. No to co robi? No, nie zatrudni przecież osoby konkurującej o jego stanowisko, bo jeszcze na przykład powiedzmy, że co by się stało, gdyby ta osoba zaawansowała zamiast niego? No to wtedy zatrudniamy kolejnych podwładnych, mamy tak, urzędnika A i podwładnego B i C i potem jak już trzeba coś zrobić, no to wtedy podwładny B musi to konsultować z urzędnikiem A i to wszystko rośnie, a co jeśli na przykład C jest na urlopie, no to wtedy to wtedy powiedzmy, trzeba kolejnego mieć, jakiegoś takiego zastępczego, urzędnika C, a jeśli są jakieś problemy jeszcze decyzyjne, to warto by dodać kolejnego urzędnika EF, który byłby jeszcze podwładnym urzędnika B i C i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak to się rozrasta. Okej, okay. I to jeszcze taki garść porad na koniec. W ogóle ten, jak z czasem stoimy? W sumie. Znaczy pytanie do sali, czy robić przerwę, czy nie? No. Jeszcze pytania w jakieś będą, więc myślę, że można zrobić 10 minut przerwy i później podsumowanie i pytania. Okay. Czyli do wpół do 12:30. Okej, okay. No to przerwa. Azbiro. Alternatywna szkoła biznesu. www.azbiro.pl